Hej, nieświadku. Dzisiaj będziemy oglądać bardzo niszowy kanał. Historia tego jest taka, że przyszedł do nas Dominik i powiedział: ej, bo taki kanał to mnie oglądał i was w sobie też. I byliśmy like... Co? I moi drodzy, nie jesteście na to gotowi. To jest takie redpillowe commentary, I guess? Ale takie nie do końca redpillowe? Nie do końca, ciężko mi powiedzieć. Kim oni są? No właśnie. Kim ty w ogóle k***wa jesteś, pajacu? Nie wiem, no... Nie wiadomo! Ja myślę, że możemy zacząć ten film i iść z tym, jak to będzie leciało, no. Chciałabym na początku zwrócić uwagę, że ich tutaj wizerunki są na mojej twarzy. Myślicie sobie, zaraz się zmieni. Nie! Nie będę odcenzurowana przez cały odcinek! Możecie to również zauważyć, że pan starszy nie ma ręki. Nie martwcie się, on tak naprawdę posiada tą rękę. To taki żart, prawda? Taki żart. Wcale nie chodzi o to, że on nie potrafi poprawnie wykluczować sobie tego. Nie, po prostu, wiecie, taki żart. Dzień dobry, witamy was kochani w kolejnym odcinku, w którym będziemy komentować filmik Prostracje. Chciałbym tutaj zauważyć, że ten film zaczyna się w 6 minucie naszego filmu, tak. Więc nie wiem, bo to jak... są najlepsze momenty. Aha, ona tak wybiera, okej, okay, mhm. I see. I też to nie jest pierwszy raz, kiedy moja twarz pojawia się na... O, tanka aż zawalczała. Co więcej, oprócz tego, że już nagrali wspólnie film o mnie, to jeszcze na kanale tej dziewczyny, która nie wiadomo w sumie jak się nazywa, bo tutaj jest podpisana jako Julia, ale tam występuje... Jej kanał jest Mira. Ona występuje pod wieloma pseudonimami. Mhm. To ona też już o mnie nagrywała, więc no, już czuję się wywołana do tablicy. Muszę się bronić, tak? Postać została przybliżona, została omówiona tak pokrótce w poprzednim materiale. Dzisiaj omówimy materiał tyczący się relacji damsko-męskich, który Prostracja nagrała wraz ze swoim chłopakiem. Hello, mordeczki, ja dzisiaj... Nie wiem, o co ci chodzi, no. Widać, że jest to dziewczyna i jej tata, który jest bardzo... hip i cool i trendy. Jeśli macie problem z tym, że czepiam się tego, że pan tutaj jest ewidentnie starszy niż ustawa przewiduje, to nie jest to bez powodu. Zresztą zobaczycie. I od razu jadę, bo widzę tutaj na ekranie takiego osobopostać, powiedzmy, że to jest chłopak. Załóżmy roboczo, że to jest chłopak. Załóżmy roboczo, że to jest chłopak. Marcin Mazur powraca! Ja niestety mam jeszcze jakieś włosy na głowie. W przypadku pana łatwo jest stwierdzić, że no lata świetności pana włosy mają ze sobą, a i dzięki temu można stwierdzić, że no, wiesz co, nie będę mówił pan. Nie, ale nie mogę mówić na ty do człowieka, który jest starszy od moich rodziców. Nie, mów po prostu na niego dziad. Nie, mówię normalnie per 7. I od razu leci na początek sucharek. Czym się różni rudy chłopak od pszczoły? Otóż pszczoła bzyka. Więc zacznijmy od początku, jak w szkole podstawowej. Pan nosi okulary, tutaj pan starszy nosi okulary, ja również noszę okulary. Ale wiesz, okulary nie pomagają na daltonizm. Nie, wiesz co, różnica po prostu jest taka, że on nie badał tego wzroku gdzieś od czasów upadku Bizancjum. I on trochę chyba żyje w przekonaniu, że jestem rudy z jakiegoś powodu. Tak, on będzie żył w tym przekonaniu przez najbliższe pół godziny. Też nie chcę wchodzić w... Ani wypytywać, bo to jest ich intymny, na pewno piękny, bogaty związek. I... To nie wchodź. On teraz mówi, że to jest bogaty związek i tak dalej, ale on później snuje różnorakie teorie na temat, wiesz, wszelakich punktów naszego związku, jakiekolwiek tylko możesz sobie wyobrazić. Znaczy, ja myślę, że chodzi o to, że jemu trochę brakuje związku, ale to jest spekulacja. Specjalnie nie wiemy tego. Just for you, żebyś nie miał już więcej wątpliwości, 7. Tak to było, wiesz, to było tutaj tak teatralnie, teraz muszę iść, nie wiem, umyć usta czy coś. Nie, to ja, ale cię uwaliłam. Ale stawiam tysiaka na szali, że tam nie ma pszczelarstwa. Mogę to powiedzieć na przykład, że straciłby pan tysiaka? A do ciebie tradycyjne pytanie, co znaczy pasta do zębów nałożona na, jak to się nazywa? Powieki? Wiesz, bo tutaj film się nazywa, że to jest ciężkie starcie i frustracje z biologii. Ja myślę, że to jest ciężkie starcie 7 z biologii. Zakryta przez nasze kamerki, ale to się tyczy jej takiego makijażu w białej kolorystyce. Pewnie to miało przedstawiać chmurki. Wiesz, nie, to miało przedstawiać to, że tak mi ręka poleciała. Ale spoko, żeby się dowiedzieć, o co jej chodzi, trzeba wejść na twój film, no bo oni nie pokażą Nie pokażą mojej twarzy. Podobnie ani chwilę. Prostracja jest po ASP. Artystom więcej wolno. Artyści widzą i czują inaczej. Artystom się wybacza nawet jak są wariaty. Wybaczasz mi? Nie. Mają żółte papiery. Co, jakby... To jest bardzo duży lip, bo ona zaczyna od tego, że ty jesteś po ASP, jesteś artystką, więc wolno ci więcej. W kontekście to cały czas makijażu. Wolno ci więcej. Nawet jeśli masz żółte papiery, to sugeruje, że... No trochę jestem może taka trochę odklejona. Trochę może chcą ci umniejszyć, no, tak, może chcą cię obrazić, ale tak nie tak, do końca. Ale może lepiej do choroszczy. Tak na wszelki wypadek. Artystom wolno wariować. Artyści są takimi świętymi krowami, więc właściwie ja tutaj absolutnie nie będę w to ingerować. Sama się nie umiem malować.
Dostaję często bardzo brzydkie komentarze o swoim, na temat swojego makijażu, poprzez który jestem deprecjonowana, więc pewnie jak ja bym się zainspirowała makijażem prostracji, nie byłoby żadnych komentarzy, że czerwona szminka jest wyzywająca, czy coś takiego. Julia, do czerwonej szminki kiedyś wrócimy i kto podniesie rękę na czerwoną szminkę, ta ręka zostanie ucięta. Tak jak twoja na tym nagraniu. A ja się będę upierał przy tym, że prostracja wzięła szczoteczkę do ręki, do zębów, i zrobiła tak, trzymając szczoteczkę, zrobiła sobie po powiekach tą pastą do zębów. Do tego jeszcze wrócimy. Jakby świat się zmienia. I kiedyś było coś takiego, że wiesz, że kobieta jest własnością mężczyzny, tak? No 500 lat temu. Jeśli chłop uzna, że babę można walnąć w twarz, to można walnąć w twarz. Jaki problem? Jeśli chłop uzna, że babę można... Ona się śmieje z twoich żartów. Tak, ona się śmieje z moich żartów. To jest powracający tutaj motyw, że ona się śmieje z moich żartów. Ja dalej się zastanawiam, o co chodzi. W sensie, czy ona śmieje się z tego, jakie są żenujące dla niej, czy nie potrafi ukryć tego, że jednak ją rozbawiłem. Te czasy już minęły. Ten człowiek nie może z tym pogodzić. Nie, nie, on chciałby, żeby one dalej funkcjonowały. Ja bym chciała też zauważyć, że to jest nagrywane jakimś, nie wiem, wiadrem. Nikt nie wie, jak to jest nagrywane, ale to tak laguje u nich. To nie my. Nie my. No właśnie, tematyka przyjaźni damsko-męskich. Tutaj pominęłam wypowiedź pana, którego wypowiedź komentuje prostrację wraz ze swoim chłopakiem albo przyjacielem, bo już się pogubiłam. Proszę wybaczyć. Ale smoczur poleciał chmura. Jestem bardzo zafascynowany tematem wejpów. Wczoraj jego wnuczek dał mu. Nie, czekaj. Koncepcja tego, że posiada wnuczka, zakłada, że on kiedyś widział kobietę na żywo. Nie było tematu. Okaże się, że widział na żywo. Tak? No tak. Znowu ucieknę się do anegdoty. To jest taki różowy jednorożec. Niby istnieje, albo Yeti. Niby ktoś go widział, niby jest, ale nie ma nigdzie szkieletu Yeti, nie ma nigdzie wypchanego Yeti. I przykład z dzisiaj kupowałem kosiarkę Stila i... Moja anegdota na dziś, kupowałem kosiarkę. W każdym razie, on jest like, nikt nie widział, nikt nie słyszał, co nie? Chryste panie, jaki trzeba mieć wąski światopogląd. Jak trzeba mieć ciasno w domu. To też ma. Pytałem, czy są też modele odpalane na guzik elektrycznie, tak jak samochody, i pan sprzedawca sobie pozwolił na dowcipa następujący. Że jego sąsiad, mimo że nie bogaty, to kupił taką kosiarę za 4,5 koła, ponieważ sąsiad jeszcze inny pomagał żonie odpalać kosiarkę na sznurek, więc żeby... Zauważ, że on już nie może wytrzymać ze śmiechu, a ona w sumie to się uśmiechnęła z grzeczności. No nie wiem, no może niektóre żarty są tylko dla niego, tak? Słuchaj, chłop właśnie próbuje obalić przyjaźń damsko-męską za pomocą anegdoty o kosiarce. Ja nie wiem, o czym tutaj rozmawiamy. Żeby nie musiała wołać tego przyjaciela, to kupił jej kosiarkę na guzik. To jest fikcja literacka. Zauważ, że Julia tutaj nic nie odpowiedziała mu, jakby nie konwersuje z nim. Ale jak ona ma odpowiadać na temat kosiarki? Może ona nie jest jakoś zafascynowana kosiarkami? Ja bym bardzo chciał wiedzieć, jaka jest relacja między nimi, no bo patrz, jeśli to jest relacja biznesowa, no to... No on ma w sumie radio w tle. Nie, bo wiesz, oni gdzieś się musieli poznać i w jakiś sposób zacząć prowadzić ten program razem. Oni pewnie na jakichś facebookowych grupkach czy coś. Myślisz? Co ona tam robiła? Chciałbym znać tę historię, w jaki sposób oni się poznali. I przede wszystkim, czy 7 ma nadzieję kiedyś zobaczyć tę kobietę na żywo? Ja myślę, że on ma bardzo dużo nadziei, wiesz? Ja myślę, że to są jego ostatnie nadzieje. Biorąc pod uwagę to, że ma prawdopodobnie jakieś 84 lata. Nie zrezygnować, wyjść z randki, powiedzieć nie. Nie rzucaj niczego dla kobiety, czyli na przykład jeśli miałbym nauk heroinowy... To jest to olbrzymie. Gdybyś powiedziała przestań, to ja bym powiedział pierdalaj z mojego życia wiedźmo. Każda masz p***kę, mnie jeszcze... Oj, tutaj przepraszam, że tak brutalnie przerywam, ale muszę się fundamentalnie z tym nie zgodzić. Jak ktoś, kto się, co prawda nie powiedzieli tego otwarcie, ale zdaje się, że prostracja i jej chłopak deklarują się bardziej po tej lewej stronie, po tej stronie feministycznej, która jest za asertywnością, ale kobiet, a nie mężczyzn. A tutaj pan powiedział o jakiejś asertywności ze strony mężczyzn, żeby oni postawili granice i nagle są przeciwko. Ale dlaczego? Poczekaj. Co? Daj mi piankę. Wyobraźcie sobie, że to jest kot. Zaprezentowane właśnie zostało wykręcenie kota ogonem. Muszę się wtrącić. Wszystko się we mnie buntuje, kiedy widzę tego rudego chłopca.
Wszystko się we mnie buntuje, kiedy widzę tego łysego chłopa. Ja mam pytanie, gdzie on widzi tych rudych chłopców? Na co on patrzy? Może wie, ona pokazuje mu nasz film, a on sobie tam odpalił jakąś pomarańczową stronę w innym tabie. To wszystko we mnie się buntuje. Po prostu takie... Pan mówiłam o tam... Aha, a tamte. A redpilowiec też taki przeredpilowany, jakby przekoksował redpila trochę. Czyli to są jakieś granice, są jakieś widełki, w których trzeba się zmieścić. To nie jest tak, że wszyscy redpilowcy siedzą w jednym obozie, tych obozów jest 10 tysięcy. To oni powinni zwrócić się jeszcze przeciwko sobie i zrobić wojny. Jezu, jakbym oglądała komentarze redpilowca na redpilowca i żeby to była taka drama jak Wardęga z konopem. Wiesz, jak to by wyglądało? Ten redpilowiec, którego my komentujemy w tym filmie, mówiłby te swoje tej prawdy i tak dalej, natomiast siedziałby 7 z tym swoim grubym wejpem i mówił... To mi przypomina taką anegdotę. Właśnie teraz opowiem ci o wiewiórkach i to zdeklasuje twój argument o tym, że coś. Także jego też skrytykuję. On przekoksował Red Pilla. Przedawkował. Wiesz, tak jakby testosteron przedawkować, nie? Wszystko można przedawkować. Też zdaję sobie sprawę z tego, że prostracja celowo wybierała takie przerysowane teatralne postacie. Mm-hmm. Na tym polega ten format. Jaki byłby sens dolić się do kogoś, kto w sumie nic ciekawego nie mówi? Nic, co nie jest jakieś głupie. To nie chodzi o to, że ja biorę content ludzi, którzy są w miarę normalni w swoich jakby wypowiedziach i to komentuję, bo to jaki to ma sens? No, pan Red Pillowy, z którego komentowałeś, był bardzo przerysowany. Jego różne tezy były bardzo przerysowane. Na tym to polega! Point. Komentujesz chyba kogoś, kto jest odklejony, a nie jakiegoś chłopa z ulicy. A teraz komentujemy chłopa z wejpem i dziewczynę z firanką. To jest jakiś, mi się wydaje, obrót bardziej. Obrót? Możliwe. W sumie ona musi w kuchni siedzieć, no to... No dlatego też my prokreację żeśmy wybrali, bo to jest łatwy wieloryb do upolowania. Ja jestem prokreacja i jestem łatwym wielorybem do upolowania. Czy to jest już ten moment, kiedy mogę śmiać się na przykład z czyjejś tuszy, bo skoro ja jestem wielorybem? Nie wiem, czy on miał to na myśli, ale prawdopodobnie miał, więc... Powstrzymam się, natomiast ja jestem tym najniżej wiszącym owocem, no nie? Oni są już tym owocem, który leży pod drzewem zgniły od miesiąca! Dokładnie tak. Dokładnie tak. W ogóle on, wiesz, on nazywał się prokreacją. Ja myślę, że jednak Carrioner był bardziej kreatywny, nazywając się prostytucją. Tak, myślę, że Carrioner też ten film komentował. Tak? W komentarzach. O. No akurat z tą wypowiedzią tego redpilowca się zgadza, że jak najbardziej asertywność na plus u mężczyzn również. Żeby postawić tą granicę, żeby nie dać się zmanipulować i tak dalej, żeby nie podejmować takich pochopnych decyzji, prawda? Bo za błędy można długo i srogo płacić. Myślę, że błędem było założenie kanału Zbita Filiżanka, ale to jeszcze kiedyś odkryjecie. Nie, oni tego nie odkryją. Oni, wiesz, zamkną się prędzej czy później, bo im się to nie będzie opłacało, albo nie wiem, wszystko się posypie. Chyba taka kobieta, która mówi nie, jest asertywna, bo już zyskała aprobatę prostracji jej przyjaciela albo chłopaka. A teraz ona mówi przyjaciela albo chłopaka, to w końcu jaki oni mają pogląd na temat naszego związku? To my jesteśmy w końcu razem? Czy jesteśmy tym mitycznym stworzeniem, którym jest przyjaźń damsko-męska? No właśnie, nie możemy być tym mitycznym stworzeniem. No właśnie, stworzeniem, no to co ona istnieje, więc zaprzeczam sami sobie. Marconiują. I znowu przykład z życia, z dzisiaj, zastawiłem. Ile on dzisiaj rzeczy zrobił? Poszedł po kosiarkę, coś jeszcze tam teraz opowie, jeszcze kupił, nagrywa film o mnie. 20 bitcoinów. Dlatego to tło. On tutaj ma ten green screen, tam jest napisane radio. Ale co to jest za radio? Radio 7? Nie, to jest Radio Samiec 1. A nie Radio Samiec 2? No właśnie jest dwójka, a gdzie była jedynka? Byli tutaj cały czas. Ale on jest siódemką. To ile ich już tam naspawnowało? Radio Samiec 7. Pod urzędem. Samochody, nie ma w tym miejscu żadnej możliwości zaparkowania, ponieważ wszyscy urzędnicy i urzędniczki przywożą swoje pupy autami, parkują, nigdzie nie ma ani centymetra do parkowania. Zauważ, że on skrytykował to, że urzędnicy i urzędniczki przyjeżdżają samochodem w momencie, kiedy sam przyjechał samochodem. I plotkują sobie dwie kobiety w wieku poreprodukcyjnym. I plotkują. Widzę, że podchodzę do nich i zostawiłem auto na awaryjnych i podchodzę do nich i mówię, widzę, że zostawiłem, bardzo przepraszam, ale panie rozmawiają, są zajęte pewnie jakimś ciekawym tematem. Na przykład koleżanką Haliną. Bo baby to tylko plotkują. Albo o facetach gadają. Słuchaj, on tutaj przyjechał w ważnej sprawie do urzędu. One plotkują przy samochodzie. One nie mają prawa tam stać. Powinny wypierdalać. Bo przyjechał 7. Ja myślę, że z prędkością, z jaką mówi 7, to one szybciej by skończyły tą plotkę, niż on ten zawód. I już odjeżdżam, już zwalniam miejsce. Na co jedna zaczęła się bulwersować, że wcale Haliny nie obgadywały, tylko kogoś innego.
Co tam jeszcze dalej było z nimi? Ona troszeczkę prezentuje taki jakby poziom skupienia, jak kiedy masz jakieś wykłady online i to trwa już 2 godziny. On ma taki sposób mówienia jak jakiś taki profesor, tyle że prawdopodobnie nie ma takiego tytułu naukowego jak profesor. Prawdopodobnie postawię 1000 złotych! I nie wiedziała jak na mnie nawarczyć, to powiedziała... Wystarczyło powiedzieć przepraszam, ale powiedziała to z takim flirtem. Wyobrażasz sobie, tak bardzo nie mieć kontaktu z kobietami, że w momencie, kiedy kobieta jest zła na ciebie i opieprza cię za coś, to ty uważasz to za flirt, będąc 7 jeszcze do tego wszystkiego. I ma pan szczęście, że... I tutaj jej przerwałem, bo ona chciała powiedzieć, prawdopodobnie, zgaduję, ma pan szczęście, że nie wezwałem Straży Miejskiej albo policji, a ja jej przerwałem porze i powiedziałem, ja mam szczęście od urodzenia, do widzenia. Ale i dojebał, no. Ale to jakby, to, do czego w ogóle jest ta anegdota? Bo teraz nie rozumiem, on chciał sfleksować, że widział 2 kobiety i im dogadał? I że flirtowały z nim. I ja od razu, nie powiem, że jej majtki spadły przez głowę. No ja wiem, mężczyzna jest nadrzędny nad kobietą, tak? On może robić co chce. On mógłby tego kutasa we wywiórkę wsadzić i wciąż byłoby spoko. Ale kobieta ma być czysta. Ona się śmieje. Zastanów się nad sobą, chłopie. Nie? Może warto na przykład jakiś ośrodek założyć dla tych kobiet? Może na przykład... Kat, przerwa. Naprawdę, jak oni mówią, to ja choruję. Ja też tak mam, jak oglądam was. Znaczy pana głównie, ta dziewczyna to mi w sumie znaczy ona, ziemi nie grzeje. Ona po pierwsze niewiele mówi, po drugie, jakoś wiesz, może w ogóle ona to wszystko robi dla Beki, może ona to robi, żeby go wyśmiać. Ja myślę, że to było super. Zresztą ja nie jestem brutalny, ja na przykład nie chciałbym wiewiórki rozerwać. Bo on ma takiego wielkiego kutasa. Z takim wielkim kutasem 7 to jest jak z różowym jednorożcem, tak? Ja się z tym redpillowcem nie zgodzę, bo faktycznie wybrali tą, no, taką jaskrawą, teatralną postać ze środowiska redpill. Taką, no, łatwą do obśmiania. Zupełnie tak jak was. Ja myślę, że oni są łatwiejsi. W sensie, no, tak, są łatwiejsi. 7 jest łatwiejszy. Oni nie da się tak za bardzo nic powiedzieć, bo ona tak naprawdę nie za dużo też się wypowiada. Mhm. Natomiast 7 bardzo dużo się wypowiada. Bardzo durno się wypowiada. Bardzo durnie się wypowiada. Ja uważam ich za szczyt komizmu. Nie ten redpillowiec przerysowany. Oni są szczytem komizmu. To prawda, no. Redpill z korzeniami w PUA, czyli w tym łatwym podrywaniu kobiet i skutecznym, a to jest zło. A to w takim razie on zresearchował, on zna tego człowieka, tego, o którym my mówimy. On po prostu wie, co to jest redpill. Ale powiedział, że to jest redpillowiec z korzeniami w PUA. Więc to sugeruje, że on w jakiś sposób miał styczność z tym człowiekiem, że wie coś o nim. Może się znają prywatnie z tych ich spotkań w piwnicy. Także to jest połączenie redpilla z PUA. Tak, to prawda, ale tutaj też widzę ze strony, z ich strony takie wkładanie człowiekowi w usta słowa, których nie powiedział. A ona wie, że na przykład można coś takiego zrobić jak żart, oparty na przykład na jakiejś hiperboli. Spoiler, w tym filmiku też to robimy i będziemy robili. Bo oni pewnie to obejrzą, także cześć, wpiszcie sobie w Google hiperbola. Słuchaj, ja się nie mogę doczekać, jak 7 będzie to oglądał i będzie cały czas taki, wiesz, się będzie robił... Nic o mnie nie wiedzieć. Tak, tylko zauważyłem na tej hipokryzji przecież i na wkładaniu komuś w usta słów, których nie powiedział i na hipokryzji, to jeszcze ich nie jeden raz przyłapiemy w tym materiale. Nie mogę się doczekać. Ulubione słowo wszystkich kanałów komentarzy? Hipokryzja. Co może mózg, który jest karmiany selerem? Nie wiem. A mózg składa się z tłuszczu i z wody. No? I może być karmiony glukozą albo ketonami. Jak go nafutrujesz selerem, to później wychodzą takie materiały. Czyli on tutaj sugeruje, że jesteśmy wegetarianami? Nie, sugeruje, że jesteśmy wielkimi fanami selera. A po prostu, że jedyne co jemy to seler. Nawet nie lubię jakiegoś specjalnie selera. W sensie spoko jest w zupie czy coś, ale... Myślisz, że on w ogóle wie, gdzie jest? Ale myślisz, że on w ogóle wie, co to jest seler? Zresztą, wiesz, jedyne co on da, to mięso. Surowe. Codziennie. Krwie upoluje. Ja myślę, że lata polowania to on już ma za sobą. Teraz łapie tylko w zasieki, tak jak złapał ją. Tak grupie na Facebook. Actually, jeśli wejdziecie sobie na Facebooka tego pana, to tam można jest zobaczyć, dobra jazda. Można zobaczyć, że jest wielkim fanem grzybów. Możliwe, że po prostu napotyka nie te grzyby, które chciałby napotkać. Wiesz, bo kobiety, jeśli kobieta jest lesbijką, to znaczy, jak to mówił Karolek? Czasami lesbijka jest też biseksualna. Wyobraź sobie sytuację, że...
Tak, nie mam adblocka. Po pierwsze, dobrze, że nie masz adblocka, to dałaś mi przynajmniej zarobić na tym filmie, ale po drugie, wiecie, że istnieje coś takiego jak montaż? Słuchaj, sam fakt, że oni to nagrywają tak, że to laguje jak skurwysyn, sugeruje, że oni nie mają pojęcia o czymkolwiek. W sensie, wiesz, wyobraź sobie, że oglądasz to i masz takie, tak, oni na pewno wiedzą, co robią. Na pewno są tacy ludzie na pewno. I oni są wśród nas. Na pewno są. Wiesz, że oni też mogą głosować? Oczywiście, że tak. Ja bym wolała dać głos piani. Powiem ci, że te reklamy są lepsze jak ci ludzie. Wiesz, dlaczego są lepsze? Bo zawierają... Ładne dziewczynki. Bubeczki. Zobacz, jaki on jest w ogóle taki... Tak, ale on teraz... ma w kiblu jakiś pogłos? Myślę, że oni to bardziej nagrywają w kiblu jednak. Gdzieś w McDonaldzie czy coś, na tym Wi-Fi darmowym. Z internetem nie ma problemu. Problem jest ze sprzętem, na którym to nagrywają. Nie wiem, czy ona to nagrywa na jakimś netbooku sprzed 10 lat. Ja tam widziałem, że oni mają podpiętego jakieś chyba PayPala czy coś tam. Płacone jest 0 zł. Ja myślę, że jeśli kiedyś osiągną te 10 tysięcy zł, to jakość merytoryczna... Zostanie taka sama, natomiast jakość wizualna może się poprawić, więc... Powinniście podziękować za ten film. Docieracie właśnie do szerszej publiczności. Obejrzy to jakieś 100 tysięcy osób, na myślę, pewno minimum. Ktoś, kto nas nie lubi, obejrzy to z jakiegoś powodu i stwierdzi, będę wpłacał pieniądze 7 na likwidy o smaku jagód leśnych. Ale to jest najbardziej merytoryczny argument, przyczepić się do echa w tle. Najbardziej merytorycznym argumentem było przyczepienie się do tego, że Kamil jest rudy w momencie, kiedy nawet nie jest rudy. 7, co myślisz o tym, że może coś przegapiłam w tym materiale, ale myślę, że frustracje i chłopak wciskają temu człowiekowi w usta te sugestie, że kobieta po pierwszym razie jest już zużyta. Nie, on to dosłownie powiedział. A to nie jest też tak, że oni wciskają nam w usta różne słowa i koncepcje, na przykład to, że jesteśmy przeciwko asertywności ze strony mężczyzn? Biorąc pod uwagę to, jak pan zrozumiał twoją anegdotę o wiewiórce, to myślę, że mało wie na temat wciskania rzeczy w miejsce. Poza tym te wszystkie prawdy głoszone przez redpillowców, one mają zastosowanie, bo jeżeli kobieta o czymś nie mówi, na przykład nie mówi o tym, że była na gangbangu na wyspie Bali, to nie istnieje i nie da się tego zbadać, że tak powiem, organoleptycznie. Ja nie rozumiem, o czym jest mowa. Ja też nie. Ona powiedziała o tym, że my wkładamy jemu słowa w usta. Tymczasem ja mam wrażenie, że 7 po prostu usiadł tutaj. Odleciał. Wiesz, nie wiem, może on nie wejpuje wcale likwidów z nikotyną. I don't know. Jestem przekonany, że on tak siedząc tutaj stwierdził, że to jest jego moment na wygadanie się. Że on teraz może mówić różne swoje drgdy mały i ona będzie słuchała. Bo ona musi. Bo ona musi. To jest niepotrzebne. To proste mechanizmy, ten reptyliański gadzi mózg. Mamy słowo klucz! To się to albo rozumie to zjawisko, a jak ktoś tego nie rozumie, jak ci niebieska i rudy. To niebieska i rudy. Hej, siemanko moi widzowie, z tej strony niebieska i rudy. Wyobraź sobie 6-letnie dzieci, które teraz oglądają Pistację i Rudego. I ich życie erotyczne za 14 lat. Czemu myślisz o życiu erotycznym dzieci 6-letnich? Wiem, że za 14 lat, ale... On to powiedział na filmie. On to świadomie powiedział na filmie, że gdzieś w jego głowie jest troska o życie erotyczne 6-letnich dzieci za 14 lat oczywiście, ale jak się to ma do czegokolwiek? Co ma no życie... bo nasi widzowie mają 6 lat. Ich tak? Widzowie minimum 35, Porsche, dom swój własny, nie to co oni. Może przypinę kawałek tak do 15 minut. Okej. Dobra, dowcip mi nie wyszedł. A to nowość. Kojarzysz, jak były kiedyś te TikToki, że na przykład, wiesz, ktoś tak wyciągał miecz i przykrajał Argus? To jest basically on, idzie na randkę, przykraja Argus. Żeby to robić, musi mieć tylko... Ale... Boże, słuchaj, on w tym momencie kontempluje, jaki kolejny żarcik opowiedzieć, jaką kolejną anegdotę. No bo jak kiedyś kupowałem stół. Tylko i wyłącznie wygląd i rozłożyć nogi. Mhm. U was naj... Ja czegoś nie rozumiem ze strony Pistacji i Rudego. Czy oni próbują sugerować, że pozycja społeczna, pieniądze i inteligencja, wygląd się nie liczą? Nie, my sugerujemy to, że to, co mówi ten pan, jest obrzydliwe. Jest taka skala. Od pieniędzy jest tylko lepsza władza i pozycja społeczna. On ma both. Nie, no, wszystkie trzy. Pieniądze, władza i pozycja społeczna. Ta jego pozycja społeczna jest taka, że... Ma uciętą rękę na green screenie. Jego pieniądze to nie wiem jakie są. I co tam jeszcze było? Władza? Definitywnie ma władzę nad myszką, którą trzyma w prawej ręce. Sorry za dźwięki. Tutaj robimy bez cięcia audycję. To radio. Od pieniędzy jest tylko lepsza władza i pozycja społeczna, inteligencja i takie już abstrakcyjne rzeczy.
tak abstrakcyjne jak to, że on znikał podczas mówienia tego. Kopiąc w tyłek za tam miesiąc czy trzy lata Rudego, zderzając się ze ścianą, bo jeżeli ona ma na przykład 27, to jej 3 lata... 24! Do zderzenia z betonową ścianą. Uważasz, że zderzysz się ze ścianą i cię zostawię? Ty się zderzysz ze ścianą. Nie, no ty, Rudy się zderzy ze ścianą, to ty. Nie, to o tobie jest. Nie, to jest tobie. O tobie. I myślę, że pistacja kopiąc w tyłek za tam miesiąc czy 3 lata Rudego... Widzisz? Kopiąc w tyłek ciebie! Ale o tobie, że się zderzysz ze ścianą, słuchaj go, bo ty też tutaj... Zderzając się ze ścianą, bo jeżeli ona ma na przykład 27... To... O tobie to jest! No dobrze, pójdę się zderzyć ścianą w takim razie. Za tamte kilka lat. Nie no, on powiedział, że jak tylko cię rzucę, za 3 miesiące, za rok, kiedykolwiek. Czyli chcesz mi rzucić teraz? No myślę, że już tak prewencyjnie, żeby mi więcej czasu zostało. Okej. Okay. No to koniec. No i niestety i pistacja, i Rudy, te prawdy ich kiedyś mocno po tyłkach wykopią. Myślisz, że nas wykopią po tyłkach? Nasze prawdy? Nie. Ja myślę przede wszystkim, że jeśli masz chłopa, który stawiasz na jakiejś pozycji troszkę wyższej, że on tutaj, wiesz, swoje prawdy mówi do tłumu i jedyne, czego używa non-stop, to są anegdoty z jego życia. O kosiarkach. O kosiarkach. To znaczy, że ten chłop tak naprawdę nie ma zbyt dużo do powiedzenia. On po prostu ma anegdoty ze swojego życia na wszystko. Słuchaj, ja kiedyś na przykład, ja mam taką anegdotę z mojego życia. Ja kiedyś byłem na studiach i tam był taki chłopak i on myślał, że się podoba każdej kobiecie. I on wtedy wracał do domu i tam był taki Paweł i wtedy znowu na rowerze odjechał tak. I do Biedronki. A imię jego było 7. To też jest coś dla mnie bardzo zabawnego, że chłop z jakiegoś powodu nazywał się 7 i bardzo chciałbym wiedzieć, jaki to jest powód. Czy 7 dlatego, że nie wiem, to jest jego numer na liczniku? Czy 7 dlatego, że obejrzał film 7 z Bradem Pittem? Nie wiem, no było, że... Czy 7 dlatego, że jest reprezentacją 7 grzechów głównych? Czy 7 dlatego, że jego najmłodsza kobieta ma 7 lat? Jezus Maria, Kamil! Mężczyzn z powodu właśnie tego zwierzęcego mózgu, kawałka mózgu interesują tylko i wyłącznie kobiety w wieku 16-24. Jak najbardziej 40-46-latki, jedna Bułgarka 60 kilka lat miała, zaszła w ciążę wspomaganą oczywiście, ale mężczyzn interesują kobiety właśnie rodne, to znaczy kobieta na przykład może być brzydka albo za chuda, ale jeżeli ma pełne uda... Ale już nie może być za gruba, to już nie. Nie. To już wtedy wieloryb. Bo on jest tak, wiesz, body positive, ale tak w połowie. Bo facet zdaje sobie sprawę, że gdzieś tam wda się w bójkę i zginie. Facet sobie zdaje sprawę, że ten zwierzęcy mózg, tak, pamiętaj. Że wda się w bójkę i zginie. Co to jest, kurwa? To jest biologiczna prawda, że każdy facet chce spłodzić te potomstwo dlatego, że jego zwierzęcy mózg podpowiada mu, że on się wda w bójkę i zginie. W jaki sposób to się przekłada na współczesność? No wychodzisz z domu, dostajesz w ryj, giniesz. Koniec. Ta jaskiniowa kobieta, jak ma fajne, pełne uda, ona donosi ciążę i urodzi dziecko. Czyli to ciąże ma się w udach, tak? Słuchaj, jeśli kobieta ma pełne uda, to może tymi dziećmi jak z karabinu maszynowego strzelać. One wypadają z niej same. Zresztą jest Google Scholar, gdzie można czytać prace doktorskie, setki tysięcy prac doktorskich całego świata. Powołaj się na jednego z nich, tych naukowców. Tak z czapki. Jedno nazwisko naukowca, którego czytałeś. Akurat mi się wydaje, że on coś by wymyślił, wiesz? Ale jak nazwie tego Janusz Lampa Krzesło, to nie przejdzie. Ja też zastanawiam się, jakby co on tam dokładnie czyta, no bo na pewno nie czyta anglojęzycznych, ponieważ nie mówi się go Google Scholar. Nie ma takiego słowa jak Scholar. Scholar. Proszę pana. Ale nie, bo on się jeszcze rosyjskiego uczył w szkole, to ja muszę mu wybaczyć. W tych setkach tysięcy prac doktorskich z całego świata na pewno jest o tym, co się komu podoba. Statystycznie w setce tysięcy prac doktorskich na pewno gdzieś jakaś jedna zawrze coś, co odpowiada jego teorii. Wiesz, no są pewnie jakieś badania dotyczące tego, jakie są jakby popularne gusta. A to nie znaczy, że to są wszystkie. Nie znaczy to, że każdy człowiek ma takie same. To jest kopanie się z koniem, jak to pan powie za chwilę. Ja tutaj przewiduję przyszłość. Zaprzeczenie biologii jest... No nie wiem, jak to można skomentować, chyba lepiej się powstrzymać. No jak... Powiedzieć coś niemiłego. Jak ktoś się smaruje sobie powieki pastą do zębów, no to też jak kiedy zaprzecza biologii, no to nie czuję zdziwienia. Ty cały czas się czepiasz, że ja czepiam się w jakiś sposób aparycji 7, ale on to robi cały czas. On dał nam tę kartę. No reverse card, teraz my możemy. No nie reklamują żadnych fitness produktów. Okej, stop. Ile lat ma Ewa Chodakowska? No jest po 30, no.
A kiedy zaczęła karierę Ewa Chodakowska? Sprawdzę, kiedy zaczęła karierę Ewa Chodakowska. Ale ja mam to w pizdzie tak naprawdę. To nie ma żadnego znaczenia. Nie, gdyby nie było tak, że tak jak oni mówią, że w pewnym momencie kobieta sięga ściany i się od niej odbije głową, swoją durną, bo jest babą, to Ewa Chodakowska już w tym momencie nie mogłaby promować rzeczy fitness. A jednak promuje z jakiegoś powodu. Otóż powiem ci tak, kariera Ewy Chodakowskiej tak na dobre zaczęła się około 2015 roku. Miała wtedy 33 lata. Bardzo proszę, Julia. To już po ścianie. Żeby nie było, bo tutaj Julia zaraz mi powie, że Ewa Chodakowska zaczęła jakoś wcześniej i tak dalej. Tak, zaczęła wcześniej, no bo każdy robi rzeczy wcześniej, później osiąga jakiś pik swojej kariery. Ja bazowałem się na Wikipedii, w której pierwsza data w sekcji kariera Ewy Chodakowskiej to jest 2015 rok, wtedy była na jakiejś tam liście uwzględniona po raz pierwszy i tak dalej. Wcześniej wiem, że ona istniała. Wiem, że ludzie wiedzieli, że istnieje taki jak Ewa Chodakowska. Ja pierwsza słyszałam o Ewie Chodakowskiej, użyję anegdoty, bo się tak robi cały czas. Jakieś, no nie, 2014, wciąż była po 30, więc there you go. Joanna Krupa czy Naomi Campbell, która ma między 50 a 60, jak nie 60, jest dalej zajebistą laską, jest dalej super kobietą, ale ona jest jałowa. To takie, wiesz, jak jedzenie w szpitalu. No da się zjeść, ale... Widzisz, piękno, Krupy czy Joanny? Krupy czy Joanny? Wszystko jedno. Wszystko jedno. Mimo, że można mieć 60 lat i być piękną kobietą, no to one z jakiegoś powodu chcą wyglądać jak nastolatki. Absolutnie tak, to jest strzał w dziesiątkę. Ta mania odchudzania, ten w ogóle religia odchudzania, zresztą na Netflixie jest fajny dokument o kościele chrześcijańskim odchudzania, polecam, poszukajcie sobie, tytuły nie pamiętam. I właśnie odchudzanie temu służy, żeby się upodobnić do dwudziestolatki, kiedy ona ma tą wiotką, seksowną, płodną figurę. To służy temu, nie temu, żeby być szczupłą. To są takie bzdury. W odchudzaniu nie chodzi o to, żeby schudnąć. Nie, chodzi o to, żeby mieć tą wiotką figurę. To wcale nie jest tak, że osoby w wieku 20 lat... mają różne figury po prostu. To nie jest tak, że na przykład, kiedy ktoś uzna, nie podoba mi się moje ciało, chciałbym, żeby wyglądało trochę inaczej. To nie jest tak, że ma jakiś... Niektórzy może mają, again, niektórzy może mają jakiś inny powód, ale taki najbardziej podstawowy powód to jest, chcę, żeby moje ciało wyglądało inaczej. Kropka. Nie chodzi o to, żeby wyglądać jak płodna samica, no do chuja. I w Stanach jest mnóstwo bogatych kobiet, pomarszczonych rodzynek, szczupłych, ale to już jest cień i karykatura tego, co ma być. W Stanach jest dużo takich kobiet, wiem, bo kiedyś w telewizji pokazywali. To jest karykatura. On nigdy by się nie zniżył do poziomu, żeby taką kobietą się zainteresować. On celuje jak najniżej. On sam powiedział, 16 lat, biorę w ciemno. Powiedział tak? Powiedział, że... Mężczyzn interesują tylko i wyłącznie kobiety w wieku 16-24. Więc jakby on jest facetem. Okej. Więc tak. Okej. Temat zostawmy. To jest kopanie się z koniem. I jeżeli ci młodzi ludzie, rudzi i niebiescy chcą się kopać z koniem, to mogą się kopać, tylko że kopnięcie konia, kolejna ciekawostka papy Smurfa, kopnięcie konia kończy się połamaniem wszystkich kości, żeber, a nawet śmiercią. Czy on nam grozi? Czy on jest koniem w tym wypadku? Myślę, że jednak jest co najwyżej jakąś muchą w tym starciu. Przepraszam, że tak mówię, ale to są po prostu... To jest ten gnijący owoc na ziemi. To jest tak łatwe do odbicia. To jest tak, jakbyśmy grali w ping-ponga, ale ja bym grała w tego ping-ponga, nie wiem, całym stołem bym miała odbijać tę piłeczkę. Po prostu gramy w Lola i on gra urgotem. Więc pilowcy opanowali tą technikę klonowania. Zastrasz TikToka tym swoim. No, zaczynaj. Brak adblocka. No i cyk, znowu reklama. Reklamy możesz zatrzymać, możemy ich dokończyć tutaj. Oni teraz nas wykończą. Teraz będzie, wiesz, finish him. Finishować ich. Dokładnie. Co sądzisz o tym, że on jest taki eager and ready, żeby nas wykończyć? No jest potężny też, trzeba powiedzieć, no. Potężny bitewny, tak. Ja bym się bała trochę. Jak na ten zgniły owoc, to bardzo potężny. Ja widzę 16-40. A to akurat sztuka, bo ja tutaj praktycznie nic nie widzę, jak to tak laguje. Dziewczyny z borderline'em to... Ktoś napisał, miałeś do czynienia z borderkami niższej kategorii, jeśli myślisz, że zorientujesz się w początkowym etapie znajomości. One to kryją! One to... Kochani, no będzie audycja o borderkach. Borderki są nadużywane. Jest moda na borderki. Jest moda na zaburzenie osobowości. To są psychopatki. To są psychopatki. Ja myślę, że przez cały ten czas, kiedy on to mówi, powinno być tak, że jest tylko ten fragment, jak on to mówi i tak narastający ten moment. Potrzebny psychologa. Borderki to jest...
To jest max 2% populacji kobiet. Na szczęście, bo one, wiesz, mogą nas jeszcze zniszczyć, dojechać, zatruć. Przypadki. Każda kobieta, która ma jakieś problemy, trafiła na narcyza albo nie wiem, złapała gumę w samochodzie, to nagle u siebie diagnozuje borderline. Tak, złapała gumę w samochodzie i ma bordera przez to. To się stała modna choroba. To jest naprawdę bardzo rzadkie schorzenie, które w XX wieku dopiero jakby zaczęło się nazywać. Dopiero w XXI wieku to dopiero zostało nazwane, jakby zaczęło się to opisywać i klasyfikować. I uwierzcie mi, że to jest piekło na ziemi. Ja mu wierzę na słowo, nie wiem jak ty. Ja mu też wierzę na słowo, ale znałem się, dlaczego powinienem mu wierzyć. Jaka historia z tym się kryje? Dlaczego tak ten temat go interesuje? Może kiedyś widział na ulicy, jak parkował osobę, która miała bordera. Widział po prostu osobę, która złapała koło. Złapała koło w rękę. Złapała gumę. Absolutnie wielki dramat i dla borderek, i dla kogoś, kto ma nieszczęście trafić na borderkę. Tak samo dla kobiety dramatem jest trafić na prawdziwego narcyza. Bo chłop nie może mieć bordera. To jest taki babski wymysł. Nie, wiesz, to my baby. Baba ma bordera, chłop jest po prostu narcyzem. Dla niego to jest to samo w tym momencie, tak? Jak dla faceta trafić na borderkę i... To są przykre sprawy. To są bardziej przykre sprawy niż rzezie w Kambodży. Na miły Bóg! 7. Jeśli to oglądasz, zapewne odpowiesz pod tytułem: nie, to są moje prywatne sprawy. 7. Dlaczego temat borderek jest tak dla ciebie drastyczny, że jest według ciebie cięższym tematem, trudniejszy niż rzezie w Kambodży? Co ci się stało? Co zrobiła ci borderka? Kto cię skrzywdził? Kto cię skrzywdził? Ty i tak już psychologizujesz tutaj. Kto cię skrzywdził? Pozwól nam pomóc. Nie czuję się dzisiaj na siłach, żeby... Rozumiem tutaj empatyczne podejście Pistacji. Wiadomo, każdy by chciał, żeby świat był piękny. Zauważ, że ona w ogóle nazywała mnie prostracja przez cały czas, ale jak on zaczął na mnie mówić pistacja, to na to podłapała, no bo żeby tak mu się podlizać. Tak, żeby jest dominatorem. Wiesz, żeby mi tak trochę dojebać, że ja jestem taka trochę durna jak pistacja. Durna że, jak pistacja? No nie wiem, no żeby mi tak umniejszyć, no nie? Ale ona nie wie, że moja grupa na Facebooku, na którą trochę nie zaglądam, ale istnieje od paru lat, nazywa się Pistacje Prostracji. Oni nie wiedzą o tym, że mnie nie obrażają oni w ten powiedzą, sposób. Że to samo zaoranie. Tak samo relacja faceta z borderką, prawdziwą borderką. Nie fałszywą, nie taką plastikową na przykład. Zauważ w ogóle, że on tak wcześniej się pluł, że niepotrzebnie pan Redpillowiec chce się bawić psychologa, on się bawi psychologa i może jest psychologiem, istnieje taka szansa, że jest psychologiem. Jeśli nie jest psychologiem, to co ty k***wa robisz tutaj 7? Co ty teraz robisz? Jak to nazwiesz? Wiesz jak on to nazwie? Pluciem faktami. Ja bym nazwała to pajacowaniem, ale to ja. I nikomu tego nie życzę i to nie są rzeczy do wyśmiechiwania, jak to robi Rudy z Niebieską. Ale wy... Co my wyśmiechujemy w tym momencie? Ja na przykład w tym momencie konkretnym wyśmiechuję ich, ale to ja. W jaki sposób to, że my zrobiliśmy żarcik z tego, że chłop, którego komentujemy, Redpillowiec, eliminuje borderki tak zwane, tak? Ze swojego w ogóle tutaj, nie wiem jak to... Rynku matrymonialnego! Tak? I my wyśmiewamy to, że jest like, haha, wiesz o co chodzi. W jaki sposób oni uważają to za wyśmiewanie borderline? Nie mam dlatego pojęcia. Jaki to jest fikołek logiczny? Jeśli 7 siedzi w tej swojej tej kanciapie i tak wejpuje cały czas, Liquid tak trochę obkleja mu te ściany. Ja myślę, że ona po prostu troszeczkę dopływu tlenu może już nie mieć. Tak, ale to świadczy o tym, że oni się nie natknęli w swoim życiu na takie osoby. Uh-huh. Po raz kolejny nie życzymy im źle, oby nigdy nie spotkali na swojej drodze osób, nigdy się nie zakochali w niewłaściwych osobach, bo to... Ten. Wolę ich, żeby byli tacy nieświadomi tego, jak rzeczywistość wygląda. Ja myślę, że to wy jesteście niestety nieświadomi tego, jak rzeczywistość wygląda. Ale doceniamy, że oni są like, wiesz, oni są tymi rodzicami, tak, tymi starszymi, tak. Doświadczonymi, pokieruszowanymi przez życie, tak. Przez borderki. My też nie życzymy wam źle, my życzymy wam, żeby kosiarki staniały, żeby nie kosztowały 4 kafle, żeby zawsze było fajne miejsce parkingowe, blisko wejścia. Żeby tamte kluczowanie lepiej działało, żeby ta ręka się tak nie ucinała. No i wszystkiego dobrego, żeby wam cegła na głowę nigdy też nie spadła. Nie. Myślę, że na tym możemy zakończyć ten odcinek. Myślę, na tych dobrych życzeniach. Myślę, że możemy. Życzę wam też oczywiście rozwoju kanału. Nie ma za co, przyczyniłam się do tego. Życzę wam tutaj również podczas tego komentowania. Weźcie oglądać to jakoś tak, żeby nie było lagów. Proszę was. To jest jedna moja prośba. Jeśli mogę mieć jedną prośbę. Nie wiem, 7. Wiem, że ty tutaj masz wrażenie, że jestem rudym chłopcem jakimś. Nie wiem skąd to wziąłeś. Może to w innym tabie masz otwarte. Ale weź coś zrób, żeby ta baba, która tam stoją z tobą się
siedzi, lepiej coś nic nie ogarnęła, co? No dasz radę, co? Możesz to zrobić dla mnie, 7. Jesteś przecież dominatorem, jesteś samcem alfa. Widać, że masz taki zajebisty setup. Ja widzę twój mikrofon. Karta graficzna się go boi, rozumiesz? Ja widzę ten green screen. Może ty to hostuj, może nie każ jej. Jesteś prawdziwym mężczyzną, wierzę w ciebie. Dziękujemy bardzo za oglądanie. Dobra, trzymajcie się, bo i zapraszam was na odcinek Kamil Sus, tam nie ma red pillowsów. Pa, pa! Pa, pa! A teraz specjalnie dla pana, panie 7. Krzysiek, David. Teraz chyba lepiej.